Moi drodzy, witajcie ponownie w wirtualnej Turcji. Ale zaraz, przecież ja już zakończyłem serię z Zaptije. No właśnie, moi drodzy, jest tutaj pewne małe ale. Widzicie to? Jak się okazuje, gdzieś podczas wakacji, w którymś momencie wakacji Zaptije niepostrzeżenie bezczelnie miało przyjemność dostać aktualizację od odpowiedzialnego za niego studia Pilaf, która to... Miała przyjemność wprowadzić jeszcze więcej misji fabularnych niż miało to miejsce. I teraz już Redemption w Samatii, odkupienie w Samatii przestało być ostatnią misją, a mianowicie dodano prequelowy rozdział w Kawali, gdzie wcielamy się w ojca głównego bohatera. Który to rozdział pozwolę sobie rozegrać, składający się z 1, 2, 3, 4, 4 poziomów, 4 misji, już we wrześniu. No, gdyż niestety postanowiłem sobie akurat poprzechodzić Zaptije jeszcze raz, tym razem lepiej niż miało to miejsce na przestrzeni mniej więcej rok temu i wręcz parę lat temu. No i ja przepraszam bardzo, co anuluję, powstrzymam wreszcie ten dziwny natłok. Zastój filmów na kanale miesięczny, o którym miałem przyjemność już opowiadać w poprzednim filmie, a tutaj mam przyjemność z kolei wam wyjaśniać, że właśnie Imposter Solokin miał przyjemność zająć się czerwiec i lipiec, zaś to potraktujcie jako zapowiedź nowej serii z Zaptije, która nie będzie powiązana z główną fabułą, a po prostu nazwę ją Zaptije Kawala, czy coś takiego. Zresztą jak patrzycie na tytuł, to powinniście wiedzieć, o co chodzi. Tak czy owak... Do zobaczenia we wrześniu, tak jak powiedziałem w poprzednim materiale. Widzimy się we wrześniu, a tymczasem ja udam się spędzać jeszcze troszkę dni wakacji. Przed ich zakończeniem, oczywiście. Także... I znowu brak mi słowa na koniec. No i tyle chciałem powiedzieć. Oczekujcie nowej serii Zaptije, tym razem z rozdziału Kawala. No i widzimy się we wrześniu. Do zobaczenia.